wróciłeś do Pucharu Świata i chyba można powiedzieć, że tak wróciłeś z dużym przytupem. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Po Malsku to przecież ważne, że skoki zaczynałem z kolei cieszyć, a tym bardziej tu w Wikersund, bo to jest fan taki, że ja pierniczę, ale no, fajnie, fajnie, no. Skoki fajne, no jeszcze tak wiadomo, że to nie od razu idzie, no ale ważne, że jestem zadowolony ze skoków, także tak. Po pierwszym skoku tym treningowym trochę się śmiałeś, ale chyba nie z zadowolenia. Znaczy nie, no skok był dobry, tylko metrów nie było. Nie, no śmiałem się w sumie, no bo co, no fajnie się jechało, nie? Trzeba sprawdzić. No, Także nie, no fajnie, no co narobisz, no. Jest tak trochę, znaczy no, to jest właśnie Wikersund, trochę zapomniałem, jak tu się w sumie skakało, bo, znaczy zapomniałem, no, po tym pierwszym, nie, bo tak pierwszy sobie przypomniałem, nie, to jest coś, 141, nie? No. Warunki bosa ci przeszkadzały dzisiaj? A nie, czemu? Fajne były. Znaczy w pierwszym miałem trochę lepsze, w drugim trochę gorsze, ogólnie elegancko. W tym upadku w kontynentalnym pucharze już chyba śladu nie ma. A już się no zagoił, także tu jeszcze taki ten, ale już jest. Już elegancko jest, także fajnie, no. Nos się zagoił, także wszystko git. Czyli jednym słowem wróciłeś i znowu cieszysz się tym skakaniem faktycznie? No pewnie, nie? No, trzeba zacząć się cieszyć z tego, bo innej opcji nie ma, no po prostu. Po prostu nie skakałem cały sezon źle, można powiedzieć, bo w treningach tam to samo skakałem, tylko po prostu nie umiałem się z tego cieszyć, no tak, na przykład skakałem pierwszy skok gorszy i już to nie było to, nagle chciałem coś poprawiać, coś wymyślać, nie wiadomo co, coś nowego tak by z kosmosu wzięte, no i potem wychodziło w zawodach jak wychodziło, a to po prostu no, trzeba skakać swoje, no, na tę chwilę stać mnie było na takie skoki, no i z tego jestem zadowolony, że skoczyłem to co umiałem, a nic więcej, bo to więcej no to by pewnie było tak i w próbnej. No. Ale to chyba też tak motywująco na siebie podziałało, takie odsunięcie od startu w Pucharze Świata, czy nie? Na pewno fajnie, w kontynentalu, tam właśnie tak spokojnie, tak luźno, właśnie no w Bischofshofen już, znaczy już przed Bischofshofen na treningach po prostu nie, przestałem po prostu szukać jakichś błędów, żeby po prostu nie skakać perfekcyjnych skoków, bo po prostu się nie da, no trzeba skakać to co się umie, a te skoki wychodzą same. No i od Bischofshofen, znaczy przed Bischofshofen i od Bischofshofen, no to nawet jak mnie tam w pierwszej serii byłem 30, no to też się śmiałem, bo w sumie ciekawy był skok, trochę mi nartki zwijało. No a drugi wyjechałem na nosie, no i też było śmiesznie, nie? Także fajnie, no tak na spokojnie tam w tym kontynentalu. Na pewno trochę mniejsza presja, ale tu z tą presją też sobie idzie radzić. No, w zeszłym tygodniu na kontynentalu nie skakałem nic inne skoki, byłem dwa razy czwarty, no tu w sumie też dość w miarę, no wiadomo, że chciałoby się więcej, ale trzeba się cieszyć z tego co jest i tyle. Przed wami dwa dni jeszcze tutaj latania, padnie rekord Polski? No, jak ktoś skoczy, to padnie. Czujesz się w formie na taki rekord? Nie mam zamiaru tam myśleć, no, czy będzie, czy nie będzie. No, tak mówiłem, no po prostu chcę się cieszyć z tego, że po prostu, że tu jestem, że mogę tu skakać, bo to jest coś fajnego, takie loty, jeszcze tutaj w Wikersund, na takiej skoczni, co po prostu ogromną radość i przyjemność mi sprawia. Sam ten przelot nad tą bólą. Będzie? Nie będzie. Będzie? Nie będzie. Także ciekawie, no nie myślę o tym, żeby kurde jakiś rekord skakać czy coś, tylko po prostu się tym cieszyć, że tu mogę być i mogę latać. Albo jak tym próbnym zjechać sobie.